Jak hodować owady zapylające? Wykład, część druga. Niektórzy chcą robić domki, mieszkając w blokach w miastach. Jeżeli zrobią taki domek na 7. piętrze swojego wieżowca, gdzie mieszkają, czy nawet na 3. piętrze, a przed budynkiem jest parking samochodowy, trawka strzyżona albo jakaś ulica, to te pszczoły w naturze mają coś takiego, że one nie latają wysoko jak pszczoła miodna, tylko one się trzymają blisko gruntu. W związku z tym, jeżeli ktoś pomyśli, a tu jest droga, tu jest parking, ale tam dalej jest trawnik fajny, to one i tak będą latać nad tą drogą. A jak jeszcze na tą drogę zaświeci światełko i jest ciepło, to ta pszczółka zlatując z tego 3. piętra z bloku, z tego balkonu, to usiądzie sobie na tym gorącym asfalcie, żeby się ogrzać. W związku z tym pierwsze, co z nimi się stanie, to zostaną zamordowane przez cywilizację. Więc trzeba też wiedzieć, co jest po drodze od tego miejsca, gdzie one mogą zebrać ten pyłek, do miejsca, w którym chcemy, żeby wróciły. Bo one często pamiętają to miejsce, gdzie się wygryzły. Jak wiosną się wygryzną na tym 3. piętrze balkonu, i zobaczą, że mają przygotowane rurki albo jakieś otwory, to wiedzą, że to jest fajne miejsce do tego, żeby tam zamieszkać. I one sobie to zapamiętają i będą chciały do tego miejsca wrócić. Ale jeżeli po drodze będzie droga albo coś, co, albo nie będzie w ogóle tych mniszków, czy jakichś krzewów, czy drzew owocowych, no to będzie problem. Z tym niektórzy mówią, że one latają do 300 metrów. Niektórzy mówią, że mniejsze odległości zbierania tego pokarmu. Ale nie liczmy na to, że to będą się zachowywać jak pszczoła miodna, która jak wylatuje z ula, to zaraz leci bardzo wysoko. A potem potrafi lecieć do 2-3 kilometrów nawet, żeby gdzieś znajdzie jakąś lipę, która akurat kwitnie, albo gdzieś jest akurat jakiś pożytek tak zwany, bo ktoś obsiał pole facelią albo rzepakiem na przykład i tam będzie bardzo dużo nektaru. Ta pszczółka wróci, miodna wróci do ula, powie wszystkim innym, gdzie znajduje się pole rzepaku i one wylatując z ula zaraz na bardzo dużą wysokość i lecą w to miejsce, żeby trafić na ten rzepak. Murarka się tak nie zachowuje. Ona zapyla to, co jest najbliżej niej. I czasami mi niektórzy mówią, ja mam sąsiada, który ma pszczoły, ule z pszczołami obok mnie, a na mojej śliwce, jabłoni czy czereśni nie ma ani jednej pszczoły. Czemu tak jest? A sąsiad ma pełno uli z pszczołami. Bo pszczoła miodna jest taka, że dla niej nie liczy się to, że ma sąsiadów, którzy mają porzeczki, kwitnącą śliwkę, tylko dla niej się liczy to, żeby jak najszybciej i jak najwięcej zebrać nektaru. Więc jeżeli 2 kilometry dalej będzie aleja z lipami kwitnąca, w której będzie pełno nektaru, to ona będzie kichać na wasze maliny, śliwki i wiśnie. I ani jednej pszczoły tam nie zobaczycie, bo one będą wszystkie kursować 2 kilometry dalej, tam gdzie jest pożytek. Gdzie bardziej i będzie się opłacać. Natomiast te pszczoły samotnice zapylające między innymi murarka robi coś takiego, że ona ze swojej radości, jak postawicie jej domek w ogródku przy tych porzeczkach i przy tym drzewie śliwkowym, to jak ona zobaczy te kwiatki, to jej się nigdzie dalej nie będzie chciało lecieć, tylko zapyli wam te rzeczy, które będziecie chcieli, żeby blisko domu zapyliła. I to jest jej piękno, że mogą nawzajem te pszczoły się uzupełniać. Że z jednej strony świetną robotę robi pszczoła miodna, zapylając ogromne ilości pól rzepaku, bo tego nie zrobi taka malutka pszczółka, ta samotnica, nie jest w stanie. Jej biologia jakby na to nie pozwala, żeby ogarnąć te parę hektarów rzepaku, który jest. A z drugiej strony ta pszczoła samotnica świetnie załatwi wam sprawę zapylania w waszych ogrodach.
kiedy zupełnie to nie będzie interesować pszczoły miodnej. Każdy, można powiedzieć, ma inne priorytety w tym względzie. O, zobaczcie tutaj na tej ilustracji. To jest fotografia, na której sfotografowałem kwitnące. Co to jest? Ktoś z was wie? Co to za roślina? Co to za roślina? To są porzeczki. To są porzeczki. Porzeczka ma bardzo malutkie kwiatki. W związku z tym też malutkie pszczolinki i malutkie owady zapylające, bo nie wszystkie są wielkości pszczoły, takiej, którą kojarzymy jako pszczoły, z tych owadów, które zapylają. Niektóre z nich mają 6 mm. Takie są malutkie. W związku z tym te wszystkie maciupeńkie kwiaty to jest dla nich raj. I one najlepiej zapylą wam porzeczki. Tu też mamy na kwiatkach porzeczki taką maciupeńką pszczółkę, samotnicę. Miejsca gniazdowania. Szczeliny i otwory najróżniejsze. Szczeliny w zaprawie, gdzieś jakieś wypłukane między cegłami, jakieś przestrzenie wolne. Wszędzie tam, gdzie można wejść i zrobić sobie dom. To jest jedna rzecz. Druga to właśnie te pęknięcia między belkami w deskach i tak dalej. To są miejsca, w których one sobie świetnie poradzą, poza tym uszczelnią wam tą chałupę. Kiedyś było tak, że między tymi belkami, jak ktoś miał takie z bali dom, tak, budowano kiedyś dawniej, to potem jeszcze w środek dawano wymieszaną ze słomą glinę, tak, i obkładano. A jak gdzieś się coś wykruszyło, jak były szczeliny, to wtedy było mnóstwo tych owadów, tych murarek, które dodatkowo uszczelniały te wszystkie chałupy, robiąc te swoje domki. Więc każdy był zadowolony i ci ludzie, którzy tam mieszkali, no i te pszczoły, które miały miejsce do tego, żeby tworzyć. I zwróćcie uwagę teraz na to, jaka była biologia tej pszczoły, jak ona funkcjonowała w tym swoim otoczeniu. Ona nie tworzyła takich domków, jak my im teraz robimy. Ona wyszukiwała szczeliny, nieduże przestrzenie. To nie miało 25 cm długości, to nie było piękną rureczką, to nie było nawierconym klockiem z otworami fi 8, 15 cm każdy, to były najróżniejsze szczeliny, w których mogły złożyć 2-3 jajeczka. Potem musiała gdzieś polecieć dalej, bo odleciał jakiś kawałek, gdzie był sęk i tam zmieściła kolejne 2-3 jajeczka. 1,5 metra znowu dalej, 2-3 jajeczka. I tak mniej więcej sobie funkcjonowały. Jakie są tego konsekwencje teraz w tym, co my robimy, to za chwilkę wam pokażę. To jest przykład tego, że jedna z pszczółek znalazła jakieś pudełko drewniane. U mnie w szopce leżało pudełko drewniane, był otwór, wleciała do środka i nadbudowała sobie w tym rogu i zrobiła sobie tam gniazdo. I tego typu gniazda też wam pokażę dzisiaj, potem jak skończę to opowiadanie i przejdziemy do stołu, gdzie będziemy mogli zrobić takie warsztaty. Te wszystkie rzeczy wam pokażę, jak to wygląda, jak one to zrobiły. Ale wykorzystują różne sytuacje, w których mogą sobie te swoje jajeczka złożyć. No i oczywiście te sławne rureczki, które my im, suche łodygi roślin, które także teraz my im robimy po to, żeby one mogły tam sobie złożyć swoje jajeczka, złożyć pyłek i zapewnić w ten sposób swoje przetrwanie. Literatura mówi, że samica składa mniej więcej do 15 jajeczek. Tyle mniej więcej jajeczek ma w odwłoku. Więc już od razu możecie sobie policzyć. Jeżeli będziecie robić jakieś domki i kupicie na Allegro paczuszkę, będzie 500 tych kokonów w środku.
to z tego przypuśćmy, że wygryzie się 100%. Przypuśćmy, tak w przyrodzie nigdy nie jest. Ale przypuśćmy, to mniej więcej powinno być 250 samic i 250 samców. Mniej więcej, prawda? Teraz jeżeli każda z tych 250 samic ma mniej więcej 15 jajeczek do złożenia, to możecie obliczyć, ile tych rurek wam potrzeba do tego, żeby ona to złożyła. Od razu ja bym 50 wywalił, dlatego że po drodze zjedzą ją ptaki, albo będzie deszcz z jakimś wiatrem i zginie w sposób zupełnie naturalny, bo nie znajdzie się w takim miejscu, w którym by mogła przeżyć. Ten deszcz ulewny na przykład, jakąś burzę wiosenną albo coś. Albo ją samochód przejedzie wieczorem, no wieczorem nie, bo one wieczorem to się chowają, nie latają po nocy, ale w ciągu dnia na przykład gdzieś się zderzy z czymś, albo no cokolwiek, różne wydarzenia losowe, więc przynajmniej jeżeli z tych 500, 200 samic zacznie wam pracować, to będzie cudownie już. To już będzie cudownie. Jeżeli te 200 samic złoży te mniej więcej 15 jajeczek każda, to możecie sobie to dodać i podzielić jakby przez ilość rurek, które macie. O tym jeszcze będziemy mówić. To jest przykład trzech rurek. To jest w ogóle taki idealny przykład. U góry mamy długą rurkę trzcinową, w której pszczółka złożyła aż 11 jajeczek. I teraz tak, jeżeli macie wszystkie rurki w tym waszym uliku na przykład na 15 cm i pszczółka ma tylko mniej więcej 15 jajeczek, to jak zrobicie same długie rurki, to w jednej rurce wypełni to w całości, a w drugiej na przykład tylko 2 albo 3 i zaklei, a potem dużą przestrzeń macie pustą. Więc tutaj kolejna rzecz, którą sugeruję, lepiej zrobić krótsze rurki, więcej, niż długie. Bo czasami złoży wam jedno jajeczko w takiej długiej rurce i zatka od zewnątrz, już żadna pszczoła tam dodatkowo, to nie tak, że inne wejdą i tam zostawi reszcie dla innych tam. Nie, nie, ona to swoje jajeczko musi zabezpieczyć. Jedno w takiej długiej rurce czy dwa złoży, ale wlotek zabuduje centymetrową warstwą twardej gliny, żeby nikt inny tam nie wszedł. To są jej dzieci, jej jajeczka i nikomu tam nie wolno wchodzić do środka. Więc to jest kolejna moja sugestia. Lepiej krótsze, a więcej, niż długie smoki. I tutaj znowu po drodze kilka rzeczy wam później jeszcze pokażę. Samica musi zrobić mniej więcej 30 wylotów, 30 kursów, żeby ilość pyłku, który nazbiera, wystarczyło na jedną komórkę. I łącznie oblatuje wtedy kilka tysięcy kwiatów, około 10 kwiatów na minutę. I teraz poprzez to chociażby zwróćcie uwagę, jak bardzo skutecznym jest zapylaczem, bo zbiera pyłek głównie, tak? Poza tym ten pyłek ma na odwłoku, więc na jakikolwiek kwiatek wchodzi, natychmiast pozostałym pyłkiem zapyla te wasze owoce. Więc jest znakomitym zapylaczem. I przenosi mniej więcej od 4 do 10 mg pyłku, aż do osiągnięcia wartości mniej więcej 0,2 g pyłku. Większa ilość jest dla samic, bo one są większe, a mniejsza dla samców. I teraz pokażę wam pierwszy filmik. To jest pszczółka, która się czyści z nadmiaru pyłku, bo one potem tak są oblepione tym pyłkiem, że często wylatując z gniazda, lecąc po następny, po prostu siadają gdzieś na jakieś przydrożne, gdzieś w jakimś miejscu, które im odpowiada i czyszczą się z pyłku. Jeszcze raz wam to pokażę. Tak, no najważniejsze czułki wyczyścić, tak, i twarz. Bo tam plecki, to trudno się raczej dostać na plecki tymi łapkami.
Dobra, więc to był pierwszy filmik. I teraz, jak wygląda całe życie takiej pszczółki? Zaczynamy od samego początku. Przypuśćmy, że będziemy w naszym domku dla pszczół mieć rurki trzcinowe. To taka rurka mam taką rurkę trzcinową, tak? Musi mieć z jednej strony kolanko zostawione. Nikt z nas nie mieszka w domu, w którym jest wiecznie przeciąg. W związku z tym tak samo robią pszczoły. Jak powkładacie im rurki puste na przestrzał, albo w niektórych domkach widziałem, że są wkładane pustaki takie, jakby to powiedzieć, takie, jak to? Cegła dziurawka. Taka cegła dziurawka. Pusta na przestrzał. To ona przez kilka lat będzie pusta na przestrzał. A się zapcha. Właśnie się nie zapcha. A się rozsypie. Nie liczcie na to, że tam wam ktoś zamieszka i nie wiem, tam zrobi coś, urządzi się i tak dalej, jak on ma ciągły przeciąg w tym miejscu. W związku z tym, jeżeli przy budowie domków czy jakichś tam systemów, które będziecie chcieli zrobić, chcecie użyć tą cegłę dziurawkę, w porządku, pod warunkiem, że z jednej strony to zalepicie jakimś gipsem czy czymś. Musi być z jednej strony zamknięte. Bo i wtedy skorki i jakieś inne różne stworzonka schowają się tam, gdzie jest im bezpiecznie, a gdzie, nie gdzie jest przeciąg na przestrzał. I teraz taka, to tu mamy schemat takiej rurki. Co robi pszczoła? Już mniej więcej wiemy. Samica robi coś takiego, że lata te 30 razy i zbiera pyłek. Jak tego pyłku nazbiera odpowiednią ilość, to potem na tym pyłku zmieszanym z nektarem składa jajeczko. Widzicie? Tak widać? Jajeczko złożone? Takie jajeczko, tak. Potem mniej więcej tak pół centymetra do tam prawie centymetra za tym zostawia trochę przestrzeni, stawia mur z gliny. Dlatego murarka. Dlatego się nazywa murarka. Ale są z kolei inne gatunki owadów, które robią te mury nie z gliny, ale na przykład biorą jakieś kawałki trawy, biorą żywice z drzew, mieszają to z tym i z tego budują swoje mury. Więc różne są gatunki. My tutaj w tym przypadku będziemy to opowiadać na przykładzie murarki. Słuchajcie, u nas, my mieszkamy w takim terenie, gdzie glina jest i gdzie w miarę deszcze są, gdzie w okolicy zawsze jakiś tam, jakaś wilgotność, jakiś ciek, jakieś coś, bo ona potrafi sobie nabrać wody, znaleźć kawałek suchej takiej gliny i ona sobie rozrobi to wszystko ze swoją śliną i sobie przygotuje tą zaprawę, żeby zrobić to. Ale jasne, że można im zrobić jakieś tam bagnisko, chociaż powiem wam, że jak ja robiłem takie, przygotowywałem, to nigdy tam pszczół nie widziałem na tym. W związku z tym zawsze one miały jakieś kompletnie inne miejsce, gdzie sobie znajdowały odpowiednie tam gliny do tego, żeby to stosować. Bo ja czasami gdzieś w jakiejś miednicy robiłem jakąś glinę z wodą, cudawianki. Nie. One zawsze mają jakiś swój sposób na to. Ja robiłem, teraz to robię tak, że czasami w okolicach tych domków, gdzie mam pszczoły, to są różne kwiaty, jakieś fasolki, jakieś różne rzeczy, zioła posiane. W związku z tym czasami muszę też troszkę to oczyścić z chwastów i trochę tej ziemi widać. To czasami po prostu wieczorem tam, jak jest sucho, to podleję to wodą i mam wrażenie, że one z tego miejsca sobie też powinny swobodnie zabrać, więc, ale to, co na siłę im przygotowywałem, to nigdy nie widziałem tam żadnej pszczoły. I potem to wygląda tak, jak tutaj na tym schemacie, tak, że pyłek, jajeczko i mur. Pyłek, jajeczko, mur. Pyłek, jajeczko, mur. Pyłek, jajeczko, mur i na końcu korek.
Więc taki spory mur, który w ogóle zamyka wejście. Skoro w takiej rurce jest taka ilość, jak tutaj widzicie mniej więcej, pyłku, który jest zmieszany z nektarem, czyli jest wilgotno, mur, który jest stawiany, też jest murem robionym z wilgotnej gliny, w związku z tym taka rurka jest wilgotna. Jeżeli takich rurek damy obok siebie bardzo wiele i nie będzie wentylacji, to się zrobi jakaś pleśń, to zgnije. I grzybica, i różne inne rzeczy. W związku z tym, a jak w naturze, tu dwa jajeczka, tu trzy jajeczka i wszystko mogło zawsze wyschnąć i była stosowna wentylacja. W związku z tym kolejna niezwykle ważna rzecz przy budowie domków. Wentylacja. Film został zrealizowany na zlecenie Stowarzyszenia Passio Creatio z Bielska-Białej. Wykład i warsztaty przeprowadził dr Jacek Proszyk, który jest też autorem filmów i fotografii wykorzystanych podczas wykładu i warsztatów. Stowarzyszenie Passio Creatio i wykładowca zezwalają, by film pokazywać i rozpowszechniać w miejscach publicznych i na warsztatach budowy domków dla owadów zapylających wyłącznie nieodpłatnie. A pod filmem znajduje się numer konta stowarzyszenia do dobrowolnych wpłat na cele statutowe. Nagranie zrealizowano w pięknych okolicznościach ośrodka Jasienica 10 koło Bielska-Białej, któremu stowarzyszenie dziękuje za gościnę. Ośrodek Jasienica 10 to miejsce rozwoju terapeutycznego, sportowego, prowadzącego wiele warsztatów dla dzieci i dorosłych, w tym szkołę carvingu. W naszym filmie nie narzucamy gotowych rozwiązań, tylko dajemy narzędzia do tego, by każdy je użył do swoich indywidualnych warunków i przez to osiągnął sukces w hodowli zdrowych pszczół. Podobnie broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny PWS Konstanta pozwala na pełną indywidualizację działań nastawionych na rozwiązanie problemu zgodnie z potrzebami klientów. Obecność pszczół to gwarancja stabilności na rynku żywnościowym, a obecność firmy PWS Konstanta, której dziękujemy za wsparcie finansowe, to gwarancja stabilności na rynku ubezpieczeń i reasekuracji. W Bielsku-Białej znajduje się ośrodek edukacji Sokrates, który prowadzi szkołę. Tam m.in. młodzież może uczyć się w technikum weterynaryjnym. Szkoła posiada bardzo dobrze przygotowane zaplecze i bazę dydaktyczną oraz bardzo dobrą kadrę składającą się z lekarzy weterynarii, inżynierów i nauczycieli, którzy doskonale przygotowują uczniów do egzaminu zawodowego oraz matury. Dziękujemy za wsparcie finansowe szkole Sokrates.